Pismo Święte uczy wyraźnie, że jest każdy wierzący Panu Jezusowi Chrystusowi posiadaczem wiecznego życia. Kto jest raz zbawiony, jest zawsze zbawiony, dlatego że Pismo uczy nas, że mamy do czynienia z Bogiem, który obdarowuje wiecznym bezpieczeństwem wierzącego. I jednym z takich miejsc, które o tym komunikuje wyraźnie, jest list do Filipian. List apostoła Pawła do Filipensów, rozdział 1, werset 6. Będąc pewny tego, że ten, który rozpoczął w was dobrą sprawę, wykona ją aż do dnia Jezusa Chrystusa. Jednoznacznie widzimy, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Wystarczy, że uwierzysz Panu Jezusowi Chrystusowi, a będziesz raz na zawsze nieutracalnie zbawiony. Wystarczy, że zaufasz Jezusowi Chrystusowi, to będziesz zbawiony. Mając pewność tego właśnie, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, dokończy je. Tutaj z tego miejsca, z Filipian 1:6 dowiadujemy się, że kiedy Bóg rozpoczyna dzieło w człowieku i go zbawia, zamierza to dzieło dokończyć. Żadne z dzieł, które Bóg podejmuje się wykonać, nie zostanie niedokończone. Obejmuje to również zbawienie. Jeśli on rozpocznie w kimś dzieło, to je dokończy i przyprowadzi tę osobę bezpiecznie do domu w niebie. Tak więc jednoznacznie widać, że według Słowa Bożego, kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Zbawienie jest wieczne, nieutracalne, dlatego możemy być pewni, że mamy do czynienia z Bogiem, który obdarowuje wiecznym bezpieczeństwem wierzących.